On był naukowcem chyba. Nawet robił doktorat. Normalna, szczęśliwa rodzina. Ale jak jego synek podrósł, coś dziwnego zaczęło się z nim dziać. Chyba wiecie, co mam na myśli. Krzyki wychodzą mi najlepiej! Tylko coś jeszcze powiem. Moja pierwsza poważna rola była w słuchowisku radiowym. Autor napisał w didaskaliach krzyki żołnierzy na drugim planie. A wiecie, że ja sobie wyobrażałem, jak mój ojciec ucieka z domu? Czasami to zakładał czarną pelerynę i nakładał na oczy czarny kapelusz. I tak uciekał. Nawet jak się robi przynętę na ryby, to ma być artystyczna przynęta na ryby. A kto myśli, że ryba jest głupia? A ryba głupia wcale nie jest. A wiesz ty, synuś, gdzie tatuś był, jak tatusia nie było? Powiem ci, ale tylko tobie. Przysięgnij mi, że nikomu nie powiesz. Mamie i Alince też nie. To wielka tajemnica, to co przysięgasz. Potem jeździłem nad jezioro słuchać, jak ptaki śpiewają. A wieczory spędzałem na dworcu. Mogę tak krzyknąć, że podpadają lampy albo kiszki. Ja miałem obmyślone różne scenariusze. Jak dławi się ością, jak rzęzi, jak przyciskam go kolanem w wannie. Ja byłem tym bąkiem głośnikiem. Ja bzykałem. Bzyczałem. Albo na przykład skrzypienie drzwi, nie? O, moja ostatnia rola, skrzypienie drzwi też mi nieźle poszło. A ty. Pójdziesz ze mną, dam ci na dwa owocowe. Leciał, 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 leciał. Mało się nie zabił, tak leciał. Zobaczysz, jak się nie będziesz bawił z tatą, to ucieknie i wyjedzie. Nieprawda. Wyjedzie i nie wróci! Gardło miałem jakby związane piórkiem. A głos leżał taki jakby zdechły na dnie studni. Nie potrafiłem krzyczeć. Nie krzycz! Co? Każdy kiedyś się musiał słuchać swojego tatusia, może nie? Może tutaj siedzi jakiś tatuś, który się lubi bawić ze swoim synkiem w czary. Nie krzycz, mole! Nie krzycz! Jak ja na niego czekałem. Dzieciaki się bawimy na podwórku, latały jak wściekłe, a ja tak przy oknie. Musi coś być, co chłopa w domu zatrzyma. Inaczej bryknie. O, jaką ciepłą nóżkę się przytuli. Kto cię prosił? Ja chciałem wymierzyć mu sprawiedliwość, ja!